Siema, tu Hylo. No cóż, dawno na moim kanale nie było nic o mojej Maserati Ghibli. No i tak postanowiłem, że po czasie, a ten czas już jest spory, ponieważ moje Ghibli jest ze mną już 3 lata. Minęło za nami 60 tysięcy kilometrów, także sporo mogę o tym aucie powiedzieć, a na forum Maserati Owners Group Polska, tutaj na kanale, w komentarzach, czy gdzieś tam w prywatnych wiadomościach do mnie często pojawia się pytanie standardowe wobec włoskich samochodów. Co w tym aucie się psuje? Co się zepsuło? Jak wygląda użytkowanie? No bo nie oszukujmy się, większość samochodów na rynku wtórnym jest właśnie z tym przebiegiem 60 tysięcy. Może tam do 80, z czego ludzie, którzy je sprzedają, często nie zrobili nimi więcej niż 20 tysięcy. Także nie mogą zbyt dużo o tych samochodach powiedzieć. Ja zrobiłem moim egzemplarzem sam prywatnie 60 tysięcy, jak sami wiecie, kto śledzi kanał, ten wie. Oczywiście zapraszam do filmów. No i co? No, będzie to troszeczkę tutaj, można powiedzieć, dumne, można trochę wyrachowane powiedzieć, ale no cóż, moje Ghibli jest ogólnie niezawodne. W samochodach za te 60 tysięcy nie stało mi się zbyt wiele. Także na te pytania często mówię, no ja nie mogę odpowiedzieć, ponieważ z tego, co ludzie piszą, ludzie do mnie dzwonią gdzieś tam, no to dzieją się cuda na kiju nieraz. Czasami mają sobie totalnie niezawodny egzemplarz, a czasami dzieją się jakieś totalnie dziwne rzeczy, które uważam, że wynikają ze złego traktowania tych pojazdów, jak również z powypadkowej historii, zwłaszcza z egzemplarzami ze Stanów Zjednoczonych. Także no cóż, źle zrobione, niestety objawi się w późniejszej historii. No ale do rzeczy. Co mnie się przytrafiło przez te 60 tysięcy, bo mówię, że nic się nie psuje, no ale przecież nie jest tak, że nic nie robiłem, tak? Wiecie o tym, że wymieniałem pompę profilaktycznie, bo pojawiły się delikatne opiłki oleju, także problem jest zażegnany. Samochód ma od wymiany pompy zrobione już 25 tysięcy kilometrów, także no, kilka wymian oleju i naprawdę jest czyścioszek, wszystko gra idealnie. Ale przytrafiły się jeszcze inne pierdoły, które są często porównane na forum, poruszane, przepraszam, a dodatkowo tutaj sprawy eksploatacyjne. Myślę, że może ten film komuś pomóc. Takiego filmu nie było. Tak samo jak wrzucę, nie wiem, króciutki filmik z działania napędu SQ4, jak tutaj dołącza, jak to czuć w jeździe. Także zapraszam do oglądania. Sterką bardzo często pojawiającą się w Maserati Ghibli, zwłaszcza, bo nie wiem jak w Quattroporte, są źle działające tutaj nawiewy, zwłaszcza szyb. Czym się to objawia? Jest to problem, który pojawia się rzadko u nas na grupie, rzadko ludzie to proszę, ale się pojawia. U mnie nawiew kierowcy, również ten z tej strony, a zwłaszcza nawiew tutaj na podszybiu, dokładnie o ten, puszczały w zimie zimne powietrze. Oczywiście w lecie problem nie do wychwycenia, nawet na klimie, natomiast no, w lecie był niestety zauważalny. Objawiało się to tym, że po prostu silniczek zacinał się. Ustawiałem wysoką temperaturę na panelu klimatyzacji. No i pasażerowi tutaj ostro grzało. W całym samochodzie był palnik, a mnie szyba po prostu parowała, skraplała się. Tutaj leciało zimne powietrze. W pierwszym planie tego silniczek znajduje, od razu powiem, silniczek znajduje się tam w podszybiu. Tam się go rozbiera, do niego się dostaje. I w pierwszym planie tutaj tego problemu jest najprostsze rozwiązanie, czyli rozebrać całkowicie silniczek, wyczyścić, on się za... Bo jak sami tutaj wiecie, pod maską nie jest Maserati zbyt zabudowane. A co za tym? Idzie... Sorry za brud, nie było czyszczone. A co za tym idzie? No to tutaj, jak widzicie, a propos brudu, dostaje się sporo piachu, sporo syfu. Niestety maska nie ma tutaj jakiejś dodatkowej gumy, zabezpieczeń, więc cały ten piach się idzie i również silniczek może być zapchany. A idzie za tym to, że no niestety tam również ten brud, piasek się dostaje głębiej i wpływa to również na działanie tutaj silniczków. Pierwszym rozwiązaniem tej sytuacji jest, tak jak mówię, rozebranie go i wyczyszczenie. U mnie to zadziałało na rok, natomiast przy kolejnym razie znowu mój mechanik go wyczyścił i powiedział, że jeśli problem nastąpi trzeci raz, wymieniamy. Problem o wiele szybciej się pojawił, bo już raptem chyba po 3 miesiącach i silniczek musiałem wymienić na nowy. Po wymianie
całkowicie znika tutaj problem. No pierdoła, ale wkurzająca, nie ma co tutaj dyskutować. Który pojawił mi się stosunkowo niedawno w tym samochodzie, problem, który radzę sobie przyuważyć, bo może wy nawet też nie wiecie, że go macie. Kiedy jechałem w Alpy, kto również śledzi, to na pewno widział, zwiedzając również Muzeum Ferrari i Ducati, miałem auto całe zapakowane, zresztą przez Austrię, no nie ma za bardzo co szaleć, tutaj we Włoszech można trochę przycisnąć, jednak Słowacja, Austria, trzeba jechać delikatnie, więc nie zdawałem sobie sprawy, jakby, że samochód wydaje mi się trochę słabszy, ponieważ był cały zapakowany do fula. Jednak kiedy wróciłem, no to powstał problem, zapalił mi się czek od sond na wyprzedzenie. No cóż, przy wcześniejszej diagnozie, kiedyś też mi się zapalił, wyszło, że sondy są do wymiany, wymieniłem sondy przednie cylindru, mimo że tutaj specjaliści od Maserati mówią, że częściej w tych silnikach padają tylne sondy Landa. No i po wymianie sond niby wszystko ok, ale gdzieś to auto tak no nie chodziło. No mówię, coś, myślę, przyzwyczaiłem się do tej mocy, mam samo 3 lata, troszkę żeśmy pojeździli, ale jednak się okazało, że po wybiciu tutaj błędu, już nie był to błąd sond, tylko nagle jakaś choinka błędu, nie wiadomo skąd. Jeszcze raz sorry tutaj za troszkę brudny silnik, no ale pogodę mamy jaką mamy, wczesna wiosna. I tak, wracając, problem był następujący, ale z zewnątrz, tak jakby niezauważalny. Okazało się, że ten wąż, tutaj sobie odepniemy osłonę silnika, to tutaj wąż od podciśnienia do lotu turbin po prostu w tym miejscu miał pęknięcie. Tutaj w tym miejscu była mikroskopijna szczelina na szerokość włosu, normalnie jakbyście dźgnęli nożem do tapet, skąd uchodziło ciśnienie. Dopiero po podpięciu pod komputer i podczas jazdy przy sprawdzaniu okazało się, że na trybie normal ciśnienie powinno na niskich obrotach wynosić tam 1,6 bara, było 1,3, na trybie sport powinno być 2,6, było 2,4. Oczywiście wraz z wzrastaniem prędkości ta różnica znikała, ponieważ tu cały układ się napinał, gdzieś to się prawdopodobnie ściskało i różnica była mniej zauważalna. Natomiast na niskich obrotach no była zauważalna, jakby samochód miał muła. Myślałem, że paliwo, na szczęście usterka trwała krótko, była szybko zdiagnozowana, ale radzę sobie to również przyuważyć w waszych samochodach, bo może nawet nie zdajecie sobie sprawy, że macie ten problem. Cóż, za 60 tysięcy km tarcze hamulcowe wymieniałem łącznie 3 razy, 2 razy przód, raz tył, klocki tyle części, no cóż, tarczami, od razu mówię, gdy kupiłem samochód, przednie nadawały się do wymiany, zrobiłem na nich tam bodajże 1000 czy 2000 km, od razu wymieniłem, więc tej wymiany niekoniecznie musimy liczyć, ale to mniej więcej określa, jaka jest charakterystyka zużycia tych tarcz. Tarcze oczywiście tylko oryginalne, z ASO Maserati, natomiast już z klockami jest inna sytuacja. Oryginalne klocki Brembo niekoniecznie są świetne i tutaj sprawa jest taka, że do przednich kół, tak jak kiedyś wspomniałem, pasują od Mercedesa AMG. Niestety nie powiem wam dokładnie z jakiego, bo to jest tajemnica Polishinera, czyli mojego mechanika, ale same w sobie kosztują dużo taniej niż oryginały, natomiast tylnych, no niestety musimy wziąć oryginalne, ponieważ no nie ma zastępników, cena tu to sobie posprawdzę, jeśli jeszcze jest wersja SQ4, to na pewno wie, że no tutaj szału nie ma. Natomiast przy tym przebiegu, od początku byłem tego przebiegu, praktycznie po zakupie samochodu, nie musiałem robić jeszcze nic z zawieszeniem, totalnie nic, ale zauważcie, felgi mam 20, nie 21, jak wielu tutaj, powiedzmy, bardziej wypasionych wersjach. Wziąłem je specjalnie, no pomijając to, że są kute, kto ogląda moje filmy, to wie, czy są dużo lżejsze niż oryginały, niższa masa niereserowana, lepsze prowadzenie, no to tutaj jeszcze profil opony jest w miarę ludzki, także na naszych drogach i na trasach, które robię, ma to większy sens, więc myślę, że ma to wpływ, zwłaszcza, że pozdrawiam tutaj Jacka z grupy, który ma Ghibli Dieslu i ma felgi 18, czyli te najmniejsze, które są, a ma w swoim Ghibli, wyobraźcie sobie, 200 tysięcy km od nowości tego samochodu, jeszcze nie robił zawieszenia, nic nie robił zawieszenia, także zawieszenie myślę, że odpowiednio użytkowane, oczywiście trzeba pilnować ciśnienia, w SQ4 to jest przód i tył 2,2 bara, w wersjach z napędem na tył to jest 2,3 przód, 2,6 tył, trzeba tego pilnować, bo ten samochód jest bardzo wyczulony na ciśnienie, jeśli przesadzimy, no to automatycznie zrobi nam się taczka, co będzie sugerowało szybsze zużycie drążków,
amortyzatorów i całego tutaj osprzętu, a jak wiecie, no tanio pewnie nie będzie. I jeszcze jedna rzecz. No i byłbym zapomniał, jedna z ważnych, powiedzmy, usterek, która mi się wydarzyła w moim Biblii, to jest błąd shiftera. Dotyczy to egzemplarzy ze skrzynią i lewarkiem widocznym tutaj na filmie. W pewnym momencie na ekranie wyświetla nam się błąd shiftera. Shifter, no nic się nie dzieje, przynajmniej u mnie w aucie nic się nie działo. Błąd ogólnie pojawił mi się w samochodzie kilka razy. Za pierwszym razem, kiedy się wystrzelił, samochód działał normalnie, nie było tutaj żadnego problemu. Również w wiadomościach tutaj serwisowych nie było nic o tym shifterze. Podpinając pod kompa na samym początku też nie było. Natomiast sytuacja jest bardzo prosta. Wystarczyło tutaj rozebrać panel od skrzyni biegów i po prostu pod wpływem wibracji rozłączyła mi się kostka od shiftera. Więc nie było odpowiedniego przepływu. Natomiast tak jak mówię, samochód działał bez zarzutów, biegi zmieniał jak należy, na trybach manualnych, na trybie sportowym, normalnym, zimowym, wszystko. Natomiast wiem, że u niektórych słyszałem, że wiąże się to tutaj z jakimiś poszarpywaniami. Tutaj nic z tego nie było, ZF zdał się kasą. Natomiast po półtora roku problem pojawił mi się znowu. Wtedy już błąd shiftera zapalał się kilkukrotnie. No i okazało się, że to nie wtyczka. Natomiast z racji, że tutaj jest czujnik, w tym miejscu jest płytka, trzeba było wymienić po prostu cały drążek. Jeśli macie egzemplarz ze Stanów, tak jak i mój, to w Stanach była akcja serwisowa związana właśnie z tymi wadliwymi drążkami. Ten późniejszy już poliftowy, kanciasty, ten od 2018 roku, bardziej wyglądający jak z BMW, nie ma już tej przypadłości. Natomiast w Europie o akcji serwisowej w ogóle nie słyszeli. Jednak, tak jak mówię, wymiana drążka załatwia sprawę w zupełności. Nic się później już nie wydarza. U mnie również. To jest taka pierdoła, no ale jeśli samochód ma być w pełni wytrzymały, w pełni niezawodny, no to przecież trzeba to zrobić. Nie może być tak, że coś jest nie tak. Zużycie oleju, bo to też jest ważne, no to przy oryginalnym oleju, czyli zalecanym 5W40 od Shella, no, sytuacja nie jest zbyt kolorowa. Samochód jadł mi litr oleju na 10 tysięcy km, co na dzisiejsze standardy to jest nic, bo jest sporo pojazdów, które seryjnie, jako nowe z salonu, żrą więcej. Natomiast po zmianie, to już było przy 9 tysiącach tego litra trzeba było dodać, natomiast po zmianie na Millersa 9W60 polecam Wam zmianę na ten olej. Oczywiście, jeśli dobrze Wam się jeździ na 5W40, to ok, ale większość warsztatów zaleca. Samo Maserati też zmieniło na ten olej, więc to na pewno jest dobra inwestycja. No to praktycznie dolałem na 10 tysięcy, nie wiem, pół litra. Więcej nie poszło, także myślę, że naprawdę jest świetnie, a zastrzegam, że w momencie kręcenia tego filmu samochód ma 118 tysięcy przebiegu. W przypadku niemieckich limuzyn jest to nic, w przypadku włoskich, o Boże, Panie, to tyle przejechało? No, przejechało. I tak jak mówiłem, w bardzo dobrym stanie. I cóż, wiem, że ciężko w to uwierzyć, ale za 60 tysięcy kilometrów posiadania tego samochodu, oczywiście tak jak mówię, żoną również tylko na benzynie 9.8 i za 3 lata jego użytkowania z całą rodziną i z dzieciakami, to są jedyne rzeczy, które mi się zepsuły. No, jeszcze pomijam wymianę świec, która tam gdzieś nastąpiła, no ale poza wymianami oleju, opon, podstawowymi funkcjami, no ten samochód naprawdę nie wymaga większego wkładu. Oczywiście, tak jak mówię, dobrze dbany, dobrze znaleziony egzemplarz będzie służył i może być fajnym, egzotycznym samochodem rodzinnym. Jeśli Wam to pomogło, bardzo się cieszę. Jeśli nic nie wniosło do zakupu przyszłego samochodu, no to po prostu radzę szukać porządnej sztuki. W każdym razie zapraszam do dalszych filmów, no i do zobaczenia. Ciao!